Uchwały do grupy nr 3 w sprawie opinii do aktualizacji koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektów Park im. Wojciecha Bernackiego w Krakowie. Referuje pani przewodnicząca Komisji Infrastruktury. Proszę Państwa, komisja zaopiniowała pozytywnie aktualizację koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni, gospodarką zieleni dla Parku Bednarskiego w Krakowie, przyjmując projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią opisową koncepcji historycznej z wprowadzeniem elementów współczesnych. Koncepcja druga współczesna, taki jest tytuł, koncepcja druga współczesna i rywalizacja. Ta opinia, opiniowanie było poprzedzone trzema spotkaniami tutaj w Radzie z przedstawicielem KIT-u, projektantami i radnymi dzielnicy. Oczywiście starzy w cudzysłowie radni pamiętają, że opracowanie rewaloryzacji Parku Bednarskiego odbywało się parokrotnie, 3 razy. I głównym projektantem rewaloryzacji był pan Żółciak wraz z zespołem jeszcze w latach 90. pod kierunkiem profesora Bogdanowskiego, obecnie nie żyjącego, oraz pani Sławczewskiej. I tych koncepcji było właśnie, mówię, 3, ale głównie opracowanie to pierwsze pod kierunkiem profesora Bogdanowskiego było po prostu odtworzeniem historii tego parku. Inaczej, ponieważ tam zachodziły kwestie praw autorskich, w związku z tym właśnie ciągle były te, finalizowanie tego projektu było opóźniane i wreszcie doszło do porozumienia z panem Przybarzyciakiem, tak, i wyjaśnienia od strony radnej praw autorskich, także obecni projektanci na podstawie materiałów, podając oczywiście nazwiska autorów tego pierwszego opracowania, opracowali aktualizację rewaloryzacji. I na czym dowcip polega? Po prostu układ ciągów pieszych i aleje pozostał bez zmian. No oczywiście pierwszym zadaniem projektantów było zinwentaryzowanie zieleni i etapowanie w ogóle realizacji tego projektu, więc najpierw będzie wycinka drzew i nasadzanie ubytków, potem będzie odtwarzanie tych, znaczy rewaloryzowanie ścieżek i alei oraz wkomponowywanie nowych obiektów. Oczywiście w zasadzie zrezygnowano z obiektów kubaturowych, które były w pierwotnym projekcie. Takie były postulaty i projektanta, i radnych, i dzielnicy. Ja tu puszczam pierwszą wersję, która tak się malutko zmieniła, ale to jest ta wersja, jeżeli ktoś... Więc w zasadzie do realizacji jako całkowicie nowego obiektu został domek ogrodnika wraz z małą działką przeznaczoną do uprawiania ozdobnych roślin, ale to będzie w ostatnim etapie. Natomiast tak zwaną glorietę, to jest dawny kiosk tutaj przy placu Sokolim, zostanie zaadaptowany jako altana. No a oraz jeden widokowy
na w części wysokiej w parku. No i właściwie koniec. Głównie myśmy się skupili do programu rekreacyjno-wypoczynkowego polegający na tym, że we głębniku zaprojektowano dla najmłodszej grupy wiekowej dzieci do 3 lata, powyżej 3 lat, piaskownicę. Bo pierwotnie było założenie, żeby w ogóle ogródek Jordanowski zlokalizować w głębniku. Tymczasem to jest za mała powierzchnia i nie spełniałaby tego zadania, które założyliśmy sobie jako radni. No i projektanci. Natomiast na placu Sokolin będą urządzenia siłowe, tak? Dla starszych i dla młodszych dzieci. Z tego też mogą korzystać seniorzy. No i tyle. Dziękuję, otwieram dyskusję. Do tego, tak. Na razie otwieram dyskusję, już będziemy czytać. Ja mogę powiedzieć, że bardzo serdecznie. No, jakby pan powiedział, ja przeczytam. Chodzi mi o sam zapis paragrafu drugiego. Czyli zdaniem rady należy zrezygnować z projektowanego punktu wypadkowego oznaczonego na taras wydechowy na wierzchowinie. Wydaje mi się, że argument, który tutaj jest podany, że już w tym momencie jest to miejsce wykorzystywane jako miejsce libacji młodocianych, jest argumentem, wydaje mi się, który można odnieść tak naprawdę do każdego elementu, który chcemy zrealizować. Czy warto w ogóle cokolwiek rewitalizować dla ludzi, skoro chcemy znaleźć dostęp dla nich tam w przyszłości. Uważam, że miejsce jest szansą na to, żeby był fajny, naprawdę widok na podwórze. Na starej, tutaj z bliskiego bardzo miejsca. No to może pana mylić. To nie jest to miejsce, to jest wyżej. To są dwa punkty widokowe z tego miejsca. Przy głównym wejściu od ulicy jest 10 na 10. Ale proszę państwa, niech pan Jacek... To nie ma żadnego związku z pewnymi zbadaniami historycznymi, jadnymi, że tak powiem, dziejami tego parku. Mianowicie zaproponował wprowadzenie elementu postaci tutaj punktu widokowego na tej zerwie, żeby się można było z góry patrzeć tutaj na Borska. Natomiast wprowadzając jednocześnie schody, nigdy takiego punktu widokowego nie było. I wręcz odwrotnie jest oczywiście miejsce, już będzie, tak powiem, lekko utrwalone dla pijaczków, bo to jest dość, że tak powiem... Nigdy nie mówi. Tak, nie, no tego się nie mówi, ale wprowadzenie punktu, który nigdy nie było i patrzenie się jako na dół, bo nie ma innego punktu, tylko i wyłącznie tutaj uznaliśmy za totalnie niezasadne. To jest, proszę państwa, ten punkt widokowy, oczywiście jest bardzo słusznie, bo to jest stary bastion fortyfikacji Krakowa i oczywiście on był ujęty w historycznym założeniu przez Badnarskiego, zostaje odtworzony i będzie to tak powiem. Jeśli można, oczywiście tutaj zawsze był, więc
sposób. Jedynie kontrowersyjna jest sprawa według nas, że nie trzeba tam burków wprowadzać, bo równie dobrze można na Kocyka albo przyjść się patrzeć na piękne z Krakowa. Tak, znaczy, jeśli można uzupełnić paniacku, negatywne, to znaczy te trzy spotkania, które się odbyły, zresztą zaproszenia były do wszystkich radnych, kto z Państwa by chciał, to było, spotkania były otwarte. Otóż wprowadzając tam punkt widokowy, wprowadzilibyśmy, bo czym ten punkt widokowy po pierwsze łączy się z tym, że byłoby utwardzone dojście. Byłby schody, ale czy utwardzone dojście to mogą być również schody, poprzez między innymi schody i dojście, chodniki i zrobienie tego placu. Spowodowałoby, że w tym miejscu, notabene żadnej tam jakiejś widokowej nie ma, bo to jest od strony parkowej, spowodowałoby, że następne miejsce do, no, do tego, że tam... nie spowodowałoby, to w tej chwili jest. Panie Basiu, jak Pani już daje głos? W związku z powyższym... Ja myślę, że tak, bo to... No, Pan myślał... O czym innym? O zupełnie o czym innym. Dlatego, że Pana jest zaszany za... To jest wprowadzenie elementu, który by nie powodował żadnych... Znaczy, nie powodujemy ograniczenia korzystania z parku, ograniczenia jakieś, że panoramy nie można oglądać, tylko wprowadzamy następny, nigdy nie będący tam element, który by powodował, że na tej stromiśmie u góry odbywałyby się, byłoby to następna enklawa, która by spowodowała, że... No, może. Ale kolega się wycofał, także nie ma co wracać do sprawy. Ale ja nie, na komisji, że nic nie mówię. Proszę Państwa, ja chciałam uzupełnić wypowiedź Pana Tomka, mianowicie. Tam nigdy nie było punktu widokowego od niedawnego czasu. Chłopcy z domu, tych domu dziecka młodzieży, który był 15 lat temu, zrobili sobie dziurę w ogrodzeniu w parku przy kolonie, przy wejściu na stadion, idą na skróty i tu jest przedek, już w tej chwili jest przedek, bo uciekają po prostu. Tam statek, policja i straż miejska wieczorami urzęduje, nawiasem mówiąc, mieszkańcy interweniują, bo są wrzaski i cuda, bo to, ten punkt przylega bezpośrednio do ulicy Parkowej. Ale jeśli chodzi o punkty, po pierwsze, że musiałoby być to tak zabezpieczone, bo tam jest kilkanaście metrów, co najmniej 20 różnicy. Ambony na koronie, są ambony przy ogrodzeniu stadionu Korony. Każdy, kto chce podziwiać tą łąkę kamieniołomu, może tam iść i obejrzeć. Ale Pan Jacek przyjął to zrozumienie. Ja dlatego tak szeroko się czułem, Pani, na dobry pomysł Pani konserwator zapytał. Dobrze. I dlatego, czy jeszcze, ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Naprawdę jest to dosyć dogłębnie, no tak jak już tu argumenty były, żeśmy łącznie z tym, żeśmy wysokości schodów mierzyli i się coś naprawdę do każdego elementu przedyskutowane sprawa, oby tylko było realizowane. Czy jeszcze jakieś, Pan Jacek wycofał poprawkę, czy jakieś poprawki jeszcze ktoś może ma? Pan Adam ma jakąś poprawkę, bo też jako stary podburzanie nie jedną w tym parku. Założyciel to wysłał przecież w parku Bernackiej, to w tych czasach nic by nie działał. Cieszę się, że teraz... Towarzystwo, jak się wyremontuje, to się towarzy są wtedy. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Komisji Infrastruktury według punktu numer 3? 20 osób za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według punktu numer 3.